Zdradź nam tajniki swojej pielęgnacji i swojej ulubionej kosmetyki do makijażu. Och, to trudne pytanie. Tajniki pielęgnacji, myślę, że to żadna tajemnica, bo teraz już wiele osób wie o tym, że to oczyszczanie twarzy i ten demakijaż jest niesamowicie ważny, więc staram się, żeby ten demakijaż był bardzo dokładny. Mam bardzo fajną, niedawno dostałam i sobie ją testuję, pastę taką oczyszczającą, złuszczającą, którą stosuję sobie raz, dwa razy w tygodniu i robi coś niesamowitego z moją skórą, z moją twarzą. A poza tym, no wiadomo, przyznaję szczerze, mam zbyt suchą skórę twarzy, bo codziennie nie stosuję kremu na noc, wiem, podstawa, natomiast najczęściej po prostu padam ze zmęczenia i tam jeszcze jedną ręką się domyję, a tu drugą już jestem w łóżku. Ale no jakby nie codziennie, natomiast staram się, krem na dzień to jest podstawa, na lato kremy z filtrem, które są naszymi, drogie panie, kremami przeciwstarzeniowymi. Są lepsze niż kremy przeciwzmarszczkowe, ponieważ chronią nas przed tym, co nam te zmarszczki powodują. Ja ogólnie bardzo lubię trenować, więc dla mnie self-care to jest trenowanie, zdrowe odżywianie, tworzenie fajnych, pysznych, prostych przepisów. No i od czasu do czasu oczywiście też ta pielęgnacja skóry, chodzenie na przykład do kosmetyczki. Także no, staram się dbać tak holistycznie, czyli dbam o umysł, dbam o to, co jem i dodatkowo jeszcze jest ta pielęgnacja właśnie skóry, paznokci. Ten moment dbania o siebie musi być zawsze dwuetapowy. Pierwszy etap to dbanie to wewnętrzne, czyli skupianie się na budowaniu własnej wartości, na zaopiekowaniu się sobą, na pokochaniu siebie od środka. Dzisiaj Ole Henriksen też na scenie mówił o tym, że okej, blask kosmetyków, wszystko fajnie, ale to ten nasz wewnętrzny blask świadczy o tym, że po prostu to widać na zewnątrz i to wtedy ludzie zaczepiają na ulicy, mówią, jak pięknie dziś wyglądasz, więc to jest zawsze ten pierwszy etap tego dbania o siebie, a drugim jest ta pielęgnacja od zewnątrz, którą ja osobiście uwielbiam od zawsze i jestem totalną bajonetką, jeżeli chodzi o kosmetyki, zarówno do pielęgnacji, jak i te kolorowe, bo lubię też się bawić makijażem.